Witam w kolejnej odsłonie serii poświęconej rozwiązaniom firmy BNDR. Dziś opowiem parę słów o technologii napędowej. Dowiecie się, jak w prosty sposób możemy skonfigurować i uruchomić serwonapęd. Zacznijmy od zasady działania. Zestaw napędowy składa się z silnika, przetwornika oraz sterownika PLC. Sterownik przesyła po sieci PowerLink polecenia do serwonapędu oraz odczytuje jego status. Przetwornik generuje ścieżkę ruchu oraz generuje prąd do silnika i odczytuje sprzężenie zwrotne za pomocą encodera. Każdy z tych elementów możemy dowolnie skalować, zaczynając od prostych, niewielkich sterowników silników krokowych, po standardowe 1, 2 lub 3 osiowe sterowniki Acopus P3, po duże, wieloosiowe rozwiązania Acopus Multi na wspólnej szynie DC z możliwością zwrotu energii do sieci. Nasze serwonapędy cechuje niewielki rozmiar w stosunku do mocy. Dzięki temu możemy zaoszczędzić nawet do 69% miejsca w szafie. Serwonapęd pracuje z czasem cyklu 50 mikrosekund. Dzięki temu uzyskamy bardzo dużą dynamikę i precyzję działania. Zobaczmy, jak to pracuje. Napędy możemy pozycjonować w różnych trybach. Do podstawowych należą niezależne pozycjonowanie każdej osi, elektroniczna przekładnia, elektroniczna krzywka czy automat krzywkowy. Do bardziej zaawansowanych aplikacji skorzystamy ze sterowania numerycznego, czyli CNC czy robotyki. A co, jeśli nie interesuje nas pozycja, a jedynie prędkość czy moment? Do dyspozycji mamy wtedy tryb prędkościowy, tryb momentowy lub dedykowane rozwiązania do kontroli naciągu. Wszystkie powyższe rozwiązania znajdziemy w maszynach pakujących, drukarskich, spożywczych czy manipulatorach. Jak w takim razie to oprogramować? Jeśli oglądaliście uważnie poprzednie filmiki, wiecie na pewno, że doskonale sprawdzi się tu oprogramowanie Automation Studio. Napędy konfigurujemy w części fizycznej. Ustawiamy tam wszelkie parametry, m.in. limity, nastawy regulatora czy parametry mechaniki. Cykl programujemy za pomocą gotowych bloków Map Technology, zawierających wszystkie niezbędne polecenia. Mamy również dostęp do statusu, który zawiera m.in. stan pracy, aktualną pozycję i prędkość oraz ewentualny numer błędu. Automation Studio oferuje również dostęp do narzędzia testowego. Wykonamy za jego pomocą podstawowe ruchy, automatyczne strojenie napędu oraz zdiagnozujemy ewentualne problemy, zanim zostanie napisany jakikolwiek program. Dokładny opis tych komponentów wraz z przykładami użycia i samouczkami znajdziemy oczywiście w systemie pomocy. Po więcej informacji zapraszam do kontaktu z nami oraz na szkolenia BNDR. Linku do naszej strony internetowej szukajcie w opisie filmiku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.